Czyli tak jest, z tej strony Wine Kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy kolejną, bardzo ciekawą hulajnogę elektryczną. Zresztą już ją widzicie, a raczej jej wizualizację. Będzie to hulajnoga z siedzeniem oraz z koszykiem. Na przykład na zakupy albo na plecach z aparatem. Urządzenie kosztuje około 2700 zł. Mamy tutaj silnik 500 W, który zgodnie ze specyfikacją rozpędza hulajnogę, uwaga, do 40 km na godzinę. Czy będzie jakieś ograniczenie? Czy będzie dało się je zdjąć? Za chwilę to sprawdzimy. To co również brzmi zachęcająco, to 12-calowe opony. Jak to będzie działać w praktyce? Za chwilę się przekonamy. Montażysta, nóż. Uwaga, otwieram. W pudełku na pierwszy rzut oka widzimy taką kosmetyczkę z jakimiś narzędziami. Samochodowy uchwyt na telefon. Poważnie, co samochodowy uchwyt? Jest to jakieś nieporozumienie. Uchwyt, który mocujemy do kratki wentylacyjnej w samochodzie. Nie wiem, jak mam to zamontować na hulajnogę. Taki żart. Mamy też zasilacz. No i naszą hulajnogę, którą za chwilę sobie wyjmiemy, tylko musimy zostawić to ze stołu. Fajnie, że ten koszyk ma przykrywkę, dzięki czemu może jakieś przedmioty, które tutaj włożymy, nie wypadną. Trzeba to dobrze przykręcić. Specyfikacje, tak jak wspominałem, hulajnoga posiada silnik o mocy 500 W, który rozpędza ją do 40 km na godzinę. Przynajmniej według producenta. Ja jestem tu po to, by powiedzieć Wam, ile to będzie tak naprawdę. A więc z moją wagą udało mi się rozpędzić pojazd do 38 km na godzinę. Oczywiście jest pewne ale. Do prędkości tej rozpędzałem się przez dobre 300 metrów. Serio. Ponad 1/4 km, by osiągnąć Vmaxa, to jakaś masakra. I nie jest to jedyne ale. Bo Vmax na poziomie 38 km na godzinę uzyskać możemy tylko przez pierwsze 5 km jazdy na w pełni naładowanym akumulatorze. Po przejechaniu jakichś 12 km Vmax spada do zaledwie 31 km na godzinę i również z trudem się do nich rozpędza. Jak już jesteśmy przy ładowaniu i akumulatorze, na ile on wystarcza? Cóż, mamy tutaj 48 V, 11 Ah, czyli całkiem spoko wynik jak na tę cenę. Daje to bowiem łącznie 528 Wh, dodając do tego całkiem spore 12-calowe opony, powinniśmy móc spodziewać się tutaj wyniku na poziomie 42 km przy prędkości nie przekraczającej 25 km na godzinę. Jakie są deklaracje producenta? 30 do 35 km. A ile uzyskamy? Tak naprawdę? Uwaga, 22 km. Z tym, że zauważyć trzeba, iż nasza jazda była totalnie nieekonomiczna, a dodatkowo jest zima. I temperatury mamy na poziomie około 3 stopni Celsjusza na plusie. Więc w normalnych warunkach przy przepisowej jeździe spokojnie możemy liczyć na wynik na poziomie 30 km. Wspomniałem o oponach. Są one ogromnym plusem urządzenia. 12 cali i całkiem spory prześwit pozwala nam na pokonanie praktycznie każdego krawężnika lub nierówności. Co do żywotności akumulatora, producent deklaruje 600 cykli. Mnożąc to przez średni zasięg powiedzmy 28 km, wyjdzie nam dystans na poziomie 16 800 km. Osobiście daję mu max 5000. Jeśli chodzi o największy minus urządzenia, bo o tym nie da się nie powiedzieć, jest to nic innego jak manetka gazu. Normalnie w praktycznie każdym pojeździe, z jakim się spotkałem, manetka gazu była tylko częścią rączki. Tutaj manetką jest cała rączka. Tak, nie przesłyszeliście się, cała ta rączka jest manetką. Więc kiedy chcecie ją szybko puścić, musicie puścić cały kierownik. To jest chore, tak nie powinno być. Jakby tego wszystkiego było mało, ta manetka potrafi się zacinać. Na początku myślałem, że jest to tempomat i że tak powinno być. Ale później okazało się, że niestety nie. Jeśli jedziemy z maksymalnym przyciśnięciem manetki i chcemy nagle odłączyć silnik, najprościej jest wtedy nacisnąć hamulec, bo puszczenie manetki wiąże się z puszczeniem kierownika. Po prostu największa głupota, jaką widziałem. Okej, a więc przed rozpoczęciem pierwszej jazdy oraz testów zrobiliśmy małe zakupy. Mamy tutaj 3 bardzo ładne pomidory. Znaczy, ładne jak ładne, z żabki, bo dziś niedziela. W każdym razie zobaczymy, co z nich będzie, gdy wrócimy. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector.
Jeśli chodzi o hamulce, mamy tutaj żyłkówki firmy No Name. Jak będą hamować, za chwilę sprawdzimy. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie zawsze, na katapultach, w których jak zawsze zmierzymy odległość hamowania, żeby test wymiarodajny rozpędzi się do 25 km na godzinę, a nie do maksymalnego V-maxa, i zahamuje najpierw tylnym hamulcem, później obydwoma. Zaczynamy. Sam tylny około 6 metrów. Obydwa hamulce delikatnie ponad 4 metry, czyli nie jest źle. A więc nadszedł czas na test pump tracka. W szczególności jestem ciekaw, jak poradzą sobie z tym testem nasze pomidory. Na razie hulajnoga zrobiła około 7 km i w sumie to te pomidory wyglądają nadal całkiem nieźle, a przynajmniej tak samo jak wyglądały wcześniej. Po przejechaniu tego pump tracka mogą już tak ładnie nie wyglądać. Podczas jazdy takie niespodzianki, to przecież tu się tu w ogóle nie trzyma. Cóż, jeśli chodzi o pomidory przewożone w naszym koszyczku, przejechały one tam około 10 km, no nawet 11, to fakt, zaliczyły również pump track i ta nawierzchnia nie była cały czas równa, ale prezentują się one w taki sposób, czyli nie za specjalnie. I oczywiście da się je jeszcze zjeść, ale wyglądają mało apetycznie. Pomidory to był oczywiście przykład. Wszystkie inne zakupy, które będziecie w tym koszyczku przewozić, skończą podobnie. Także radziłbym uważać, co tam wsadzacie. A i tak duże zakupy się tam nie zmieszczą. Okej, podsumowując, urządzenie ma trochę wad. W szczególności manetka, o której już wam mówiłem. Hulajnoga ma duży akumulator, który wystarcza na niedużo. To też jest minus. Ale tak naprawdę nie możemy nic więcej wymagać od urządzenia, które kosztuje 2500 zł na chwilę obecną. Wiem, że na początku filmu mówiłem więcej. Ta cena już się zmniejszyła. Jest to dość nowy produkt. Z plusów na pewno koszyczek, który mógł być większy, prędkość maksymalna oraz to, że mamy siedzonko. Jest wygodnie. Pomijając już fakt, że wygląda się na tym jak stary dziadek na skuterku elektrycznym, tylko że te skuterki, o których ja mówię, nie zapieprzają 38 na godzinę. Jak na 2500 zł hulajnoga ma całkiem przyzwoite osiągi, chociaż jakość wykonania i takie detale mogłyby być dopracowane. Ale nie ma co narzekać, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o Bugiście M5 Pro. Jeśli odcinek się spodobał, klasycznie zostawiajcie łapkę w górę, a będziemy testować więcej pojazdów elektrycznych. Na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka, nie starczy mi ręki, montażysta, weź.